Panie wójcie, mieliśmy przyjemność być w Janowie Podlaskim. To, co się na pierwsze rzuca w oczy, nawet przed wjazdem do Janowa Podlaskiego, to, że ruszyły prace na drodze powiatowej Biała Podlaska, Osówka, Janów Podlaski. Panie wójcie, jak bardzo ważna jest to inwestycja dla gminy Janów Podlaski? Jakie może przynieść korzyści? Ile kosztuje, kto to realizuje i na jakim jest to etapie? No rzeczywiście, jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Janowa Podlaskiego. Można powiedzieć, jest to droga wylotowa, można by nawet powiedzieć droga oku na świat, jeśli chodzi o dojazd do naszej miejscowości. A w jakim stanie ta droga jest dzisiaj, to wszyscy wiemy. Jest to droga, która rzeczywiście wymaga remontu i cieszę się, że mogliśmy rozpocząć inwestycję, bo tak naprawdę jest to główna arteria komunikacyjna, która łączy Janów z resztą kraju. Tędy właśnie przebiega ruch w kierunku powiatu, w kierunku województwa i tutaj też tędy też płynie największa ilość towarów pływającego do Janowa i wypływającego. Mamy tutaj takie zakłady jak Bakaland, jak Swissport, gdzie rzeczywiście ilość tych towarów też płynie i na pewno te firmy też będą zadowolone z tego, z budowy tej drogi. No ale przede wszystkim to, że nasi mieszkańcy będą mogli w końcu wyjechać do powiatu, do pracy, czy nawet po zakupy w warunkach takich, gdzie nie będzie obaw, czy koło nie odpadnie przypadkiem na którymś dołku. Także jest to naprawdę ważna inwestycja, bo to też trzeba jeszcze pamiętać o tym, że mamy takie piękne miejsce jak Zamek Biskupi, Zaborek, gdzie też jedzie, przyjeżdża bardzo dużo gości z całego świata, z całej Polski. No, ten wizerunek Janowa przez tą drogę to nie do końca poprawia nam to. A myślę, że po wykonaniu tej nawierzchni to będzie rzeczywiście troszeczkę inne spojrzenie na naszą miejscowość. Także cieszę się, że to się zaczęło, tak powiem. Na dzień dzisiejszy te prace prowadzone są w okolicach Klonownicy Małej. Tam trwa budowa zatok postojowych komunikacji autobusowej. Również przepusty na drogach prowadzących do poszczególnych posesji, czy na pola, czy na drogi po prostu odchodzące od tej głównej drogi. Panie wójcie, ile kosztuje całość tej inwestycji? Kto ją realizuje? I również chyba warto wspomnieć o tym, że jest to dobra współpraca gminy Janów Podlaski i powiatu bielskiego. Tak, tu rzeczywiście inwestycja już się rozpoczęła, jak pan wspomniał, wykonywane są przepusty, ale jeszcze wcześniej były prace związane z wycinką drzew, bo na tym odcinku rzeczywiście było sporo drzew, które stanowiły też zagrożenie dla użytkowników ruchu, więc one zostały usunięte, a w tej chwili rzeczywiście ma miejsce wykonywanie zjazdów oraz zatok. I to cieszy, bo to już są, można powiedzieć, po zakończeniu tej fazy, zaraz po świętach będą już rozpoczynane prace związane z wymianą przepustów pod nawierzchnią i tutaj ta droga będzie na jakiś czas zamknięta, ale o tym będziemy informowali mieszkańców. To jest i to już cieszy, bo to już chodzi w tą fazę, gdzie będzie widać, bo na razie to były takie fazy przygotowawcze, wykopy, wycinka drzew, ale myślę, że za momencik to ruszy i to zacznie nabierać wyglądu. No jest to rzeczywiście inwestycja bardzo kosztowna, ale cieszę się bardzo, że powiat zdecydował się na tą inwestycję, bo dzięki współpracy z powiatem będziemy mogli zrealizować to. No, koszt jest spory. Po naszej stronie musimy wydać ponad 1 900 000, więc to jest 1/4 całości, a więc jest to znacząca suma. Cieszę się bardzo, że tutaj dzięki tej współpracy możemy tylko wydać 25%, bo tak byłoby to zdecydowanie więcej, a więc ponad 7 600 000 jest to naprawdę duża kwota. Myślę, że dzięki tej współpracy no, zyska i powiat, no ale przede wszystkim my zyskamy. Droga, o której teraz mówimy, która jest teraz w trakcie przebudowy, jest bardzo, bardzo ważną inwestycją dla powiatu. Łączy dwie drogi wojewódzkie, stanowi jedyny i najprostszy dojazd do Janowa, gdzie mamy wiele zabytków, między innymi słynna stadnina koni w Janowie. Przebudowywany odcinek drogi jest realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek był składany w 2019 roku. W październiku rozstrzygnęli
wygraliśmy przetarg. 2 grudnia została podpisana umowa z terminem realizacji do 31 sierpnia. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Biała Podlaska. Nadzór nad tą inwestycją pełni firma Inwestcom. Długość odcinka przebudowanego to jest ponad 5,3 km. Jest to odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do Rokitna do centrum Janowa, czyli do skrzyżowania z drogą wojewódzką. Ten odcinek ponad 5-kilometrowy kosztuje nas ponad 7,5 miliona złotych. Z tego mamy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 3,7 miliona. Wkład własny, czyli wkład jest rozłożony, połowa jest tego wkładu własnego powiatu, a 25% powiatu, 25% gminy Janów Podlaski. Mamy się tą kwotą podzielić taką samą, jak jest przeznaczona na z dotacji, czyli drugie 3,800. Około 1,9 miliona to są wkłady powiatu i gminy. W ramach tej inwestycji wzmocniona będzie nawierzchnia na całym tym odcinku. Ona jest szerokości 6 metrów i pozostanie taka, czyli zostanie wykonana warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna. Zostaną przebudowywane wszystkie skrzyżowania z drogami istniejącymi, czyli z drogą powiatową na Rokitno, z drogami gminnymi. Zostaną przebudowywane również istniejące zjazdy na posesję i na przyległe działki upraw rolnych. Zostanie przedłużony chodnik z miejscowości Janów w kierunku tu dalej Klonownicy, Zaborka, długości około 500 metrów. Zostanie też przebudowany ten mostek, który jest w Janowie. Tak, na tą inwestycję też już żeśmy się namierzali, bo stan jest jego nie za bardzo, a teraz w ramach całej tej inwestycji zostanie wykonany. W samym Janowie chodnik będzie tam dostosowywany tylko do tych robót, wymiana krawężników, odwodnienie zostanie poprawione. Wycięliśmy drzew, te, które przeszkadzały, minimalną ilość, które kolidowały z istniejącymi robotami. Końcówka roboty to będzie wykonanie oznakowania pionowego, poziomego. Zatoki autobusowe, też istniejące zatoki autobusowe, które po trasie są, wszystkie zostaną przebudowane razem z peronami. Całość inwestycji, jak powiedziałam, miała być zakończona 31 sierpnia. Okres gwarancji będzie jeszcze trwał 72 miesiące. To pierwszy etap, czeka drugi etap. Tak, to jest pierwszy etap. Na drugi etap w miesiącu sierpniu złożyliśmy wniosek, też odcinek podobnej długości od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 811 w miejscowości Osówka, właśnie do skrzyżowania z naszą drogą na Rokitno. I od miesiąca sierpnia nie ma jeszcze rozstrzygnięcia tych wniosków. Złożyliśmy 3 wnioski, poprzedniej edycji były 3 i 3 otrzymali. I teraz właśnie czekamy na rozstrzygnięcie tych 3 wniosków. Jest już prawie połowa kwietnia, a my nie mamy żadnej informacji i warto by było już być po przetargach. No ale trudno, nic nie możemy w tym temacie zrobić. W trakcie jeszcze realizacji tej całej inwestycji będą też przebudowywane przepusty istniejące pod drogami, te, które wymagają przebudowy i przy jej przebudowie będzie zamknięta droga. Od 20 wykonawca robót planuje zamknąć na kilka dni ten odcinek drogi. Objazdy będą pokazane, organizacja ruchu została zatwierdzona.